tym roku obchodziliśmy już 15 dni Ostrowi Mazowieckiej. Tegoroczne święto miasta rozpoczęło się w czwartek 1 czerwca, kiedy to najmłodsi ostrowianie wzięli udział w corocznych sportowych zmaganiach w ramach ostrowskich igrzysk przedszkolaków. Mały przedszkolak na wielki medal. Podopieczni trzech miejskich placówek oraz przedszkola Żółty Słonik musieli wykazać się zwinnością, sprytem, koordynacją ruchową i dobrym celem. Gratulacje. Później w ogródku jordanowskim na dzieci czekało mnóstwo atrakcji z okazji ich święta. Do wspólnych tańców i śpiewów zapraszali animatorzy ze Studia Działań Kreatywnych i Niezapominajki oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury. Nie zabrakło również ciekawych konkursów, w których można było wygrać drobne upominki. I kraule! Wysoko ręce! Artystycznego otwarcia 15 dni Ostrowi Mazowieckiej dokonali młodzi artyści uczęszczający na zajęcia do Ostrowskiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowały się grupy taneczne Zamęt, Mini Zamęt, Zamęciki, Dziecięca Akademia Artystyczna i Rytmika Smyka. Następnie mogliśmy oglądać Festiwal Ostrowskich Artystów Feel Like a Star. Podczas koncertu lokalni muzycy zaprezentowali 15 największych przebojów z ostatnich 15 lat. Na scenie wystąpili więc Doda, Rihanna, Robert Gawliński, Adele, Jennifer Lopez, a także Zanek Martyniuk. Teatr Scena Kotłownia wystawiła plenerowy spektakl Bal Inspiracje. Pantomima była efektem pracy ostrowskich artystów podczas ubiegłorocznych warsztatów ruchu. Gwiazdą piątkowego wieczoru był kabaret Jurki, który zaprezentował swój najnowszy program pod tytułem Święta Polskie. Jestem twoim ojcem. Słuchaj, gościu, tak? Jak chodzisz po bloku i szukasz plomby, to zaraz dostaniesz. No zaraz ci lutę. Co tu się dzieje? Paweł? Ela, kochanie, powiedz Łukaszkowi, żeby nie bił tatusia. To jest twój ojciec. To jest ten drań, którego brakowało ci całe twoje dzieciństwo. Czyli bić! Nie, poczekaj. Ja pierwsza.
Gdzie byłeś? Ela, kochanie, nie było mnie 15 lat. Jestem podróżnikiem, ja nie wiem, od czego miałbym zacząć. Słuchaj, 15 lat temu zostawiłeś mnie samą z dzieckiem. Masz mi coś do powiedzenia? Wróciłem. To wszystko? I jeszcze mam taką fajną dzidę. I co? Tą dzidą chcesz wynagrodzić dziecku lata swojej nieobecności? Nie, dzida jest dla ciebie. Dla Łukaszka mam magiczny totem. No, wygląda jak zwykły patyk. Jak go znam, znalazł to pod blokiem. Matko Ela, ja wiem, że nie było mnie troszkę dłużej niż się umawialiśmy. O 14 ale... i pół roku dłużej! Miało cię nie być 6 miesięcy! Miałeś przejść przez dżunglę, wrapać się na górę, spłynąć Amazonką i wrócić! Czy mi się wydaje, czy ty masz żal? Oczywiście, że mam! Ela, ale ty też kiedyś miałaś wrócić o 8, a wróciłaś o 9. Naprawdę, trochę wyrozumiałości. Ty chyba kpisz. To co, mamusiu? Zbiję go, nie? Nie, poczekaj. Chcę wiedzieć, co przez 15 lat było dla ciebie ważniejsze niż ja i Łukaszek. Co cię zatrzymało? Słucham. Najsaj wpierw poparzyła mnie meduza. To 2 tygodnie na plaży leżałem. Potem ukułem się w palec zadrutym kolcem. To leżałem tydzień. A potem... Potem poznałem taką jedną Indiankę. I co, też leżałeś? Mam 3 dzieci w Peru. Coś jeszcze się wydarzyło? Skąpałem się w rzece. I w Boliwii też mam 3. To wszystko? Jeśli mam być szczery, to Łukaszek ma braciszka w Zambrowie. Masz Cejrowski, bez kondona przez świat. W pośredniaku byłeś? Zawróciłem w pół drogi. Zapomniałeś czegoś? Bynajmniej. Przypomniałem sobie o moich marzeniach, o moich ambicjach. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Marzenia, ambicje, a mówiłem. Mówiłem, nie posyłać gnojka do gimnazjum. Bo moim przeznaczeniem jest waltornia. Waltornia? Co to za jedna? Zapyliłeś ją? Muszę. Waltornia to nie jest kobieta. Wylew czy tańczy? Chyba tańczy, bo się nic nie wylewa. Ani mi nawet nie mów. Ani mi nawet... Chyba nie mów! Gdzie tu jest coś do wyrywania? Mnie wyrwij! Chodź! Zerwij te szmaty, jedziemy, chodź! Jak za dawnych lat, chodź! Pamiętasz? Stać się jeszcze na to pultasku? Co się tak robisz? No chodź! Uspokój emocje, kobieto! Uspokój emocje! Ciebie wyrwałem 30 lat temu! I za łatwo mi poszło! Że mi się w gniazdowie motor zepsuł! A ty mnie posłuchaj. Posłuchaj mnie uważnie. Mój syn nie może być homo. Koniec. Nie ma tematu. No nie, ale ja tylko nie ma tematu, się... powiedziałem. A jak mówię, że nie ma tematu, to nie ma tematu. Jak będzie temat, to będzie temat. A co powiedziałem? Co powiedziałem? Co powiedziałem? No, powiadaj, jak do ciebie mówię. Co powiedziałem? Rysiu. Powiedziałeś, że nie ma tematu? Rychu. Powiedziałeś, że nie ma tematu? Rychu. Co? Bo pamiętaj, że ty z podłogą rozmawiasz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że waltornia to jest instrument muzyczny. Aha. No, zostanę artystą. Artystą? Tak. To już lepiej homo. A to nie to samo? Chyba w gniazdowie. Piątkowy wieczór zamknął koncert ostrowskiego zespołu Kasyno. W sobotę od rana trwał mazowiecki jarmark księżnej Anny. Na straganach rozstawionych wokół miejskiego stawu znaleźć można było regionalne smakołyki, rękodzieła artystyczne i pokazy kolekcjonerstwa. Nie zabrakło budek z jedzeniem i słodyczami oraz stoisk z zabawkami. Swoje namioty wystawiły też ostrowskie firmy i instytucje. O godzinie 11 rozpoczął się turniej miast na szlaku książąt mazowieckich. Drużyny reprezentujące Ostrów Mazowiecką, Sanniki i Przasnysz musiały zmierzyć się w 5 konkurencjach stylizowanych na średniowieczne zawody.
Pierwsze miejsce ex aequo zajęła Ostrów i Sanniki. Punktualnie o godzinie 15 spod miejskiego ratusza ruszyła ostrowska parada. Mieszkańcy miasta przeszli w barwnym korowodzie nad staw. Paradę prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z grupą tańczących mażoretek, za którą szli ostrowscy samorządowcy, przybyli goście, lokalni artyści oraz uczniowie szkół. Podczas bloku oficjalnego burmistrz Jerzy Bauer krótko podsumował minione 15 lat Ostrowi Mazowieckiej. Tradycyjnie przyznano wtedy stypendia burmistrza bliźniaczego włoskiego miasta Brembate di Sopra dla najlepszych absolwentów ostrowskich gimnazjów oraz wręczono listy gratulacyjne i nagrody burmistrza Ostrowi za szczególne osiągnięcia w dziedzinach naukowych, kulturalnych i sportowych. Po krótkim występie zespołu pieśni Tańca bez wianka przyszedł czas na pokazy sportowych i tanecznych grup Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na pobliskim Street Workout Parku odbyły się Mistrzostwa Ostrowi w podciąganiu na drążku. Sobotni wieczór upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpił rockowy zespół Radio Slam, a później zwycięzca Ostrów Mass Rock Festival 2016, metalowa grupa Vermis. Ale i tak koncertem, na który wszyscy czekali, był występ zespołu Lemon. Twórcy takich hitów jak Jutro, Będę z Tobą czy Scarlet. Nie widziałem światła w swoim życiu, jak nocny pies błąkany. Choć w twoich słowach prawdy nie słyszałem, gdzie to jestem i bym chciałem. Czasem nie wiem, jak mam się zachować. Ciągle szukam siebie. Chciałbym podążać za tym, co czuję. Nie poznam prawdy, gdy nie spróbuję. Gdy nie będę szumał bez twych słów. Po koncercie organizatorzy zaprosili na widowiskowy pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Frikus. Ostatni dzień obchodów Święta Miasta otworzył festiwal przedszkolaków. Podopieczni wszystkich miejskich publicznych i niepublicznych przedszkoli zaprezentowali bogate programy artystyczne. W pięknych strojach dzieciaki pokazywały swoje talenty wokalne, recytatorskie i taneczne. Wszyscy artyści w prezencie otrzymali audiobook Hipochondryczny Hipopotam, gdzie wiersze autorstwa Piotra Rowickiego czytali ostrowscy samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Oh, I'm not afraid.
15 dni Ostrowi Mazowieckiej zakończyła uroczysta msza święta w intencji mieszkańców miasta, po której odbył się koncert muzyki klasycznej. Dla Ostrowian wystąpił zespół Alla Brew Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży.